Jakie parametry powinno mieć okno energooszczędne? W oknach energooszczędnych stosuje się potrójny pakiet szybowy o współczynniku UG niższym niż 0,7. Natomiast współczynnik UW okna określający straty ciepła spowodowane różnicą temperatury wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń nie powinien przekroczyć 0,9. Z kolei współczynnik G wskazuje, ile energii słonecznej przenika do wnętrz i najlepiej by był na poziomie 60%. Pamiętajmy jednak, że aby wykorzystać najlepsze cechy okien, konieczny jest ich szczelny montaż.